Hejka, kochani! W tle mam chórki, bo Max dostał lizaka swojego raz na 2 tygodnie w tej chwili i w ogóle jest zachwycony, mniamniuje, więc możecie słuchać takich właśnie odgłosów, ekscesów nad lizakiem. A ja Was witam w kolejnym vlogu, w kolejnym food haulu trochę też, bo na pewno we wtorek, jak oglądaliście, to wiecie, że byłam również w Biedronce i zrobiłam już spore zakupy i teraz znowu biedronkowe zakupy. To jest taka część druga jakby na święta zakupów. No i tak do życia, wiecie o co chodzi. Bo teraz różne cuda się dzieją, jakieś lockdowny, nie lockdowny, sratatata. Co jeszcze wymyślają, nawet nie chce się gadać. Więc po prostu czym wcześniej się zrobi, tym się ma po prostu wcześniej z głowy. Więc pokazuję Wam, co fajnego kupiłam w Biedronce. I mam tutaj kilka takich też nowinek. Na początku pokażę Wam w ogóle rajstopy. Nigdy nie kupowałam tych rajstop w Biedronce. Ja kupuję czwórkę ze względu na po prostu mój wzrost, więc kupiłam sobie za jakąś taką zawrotną cenę, chyba 5,80 czy coś takiego, mniej niż 6 zł, właśnie rajstopy z Gatty w Biedronce. I tutaj są, Gatta produkuje je dla Biedronki. Dajcie znać, jeżeli któraś z Was, już nie mogę powiedzieć, któryś, kupuje takie rajstopki i czy one są jakieś w miarę trwałe, czy się nie od razu nie porwą. Wiecie o co chodzi, z rajstopami różnie bywa. Czasami 15 wiadomo jest cienka, ale 15 15 nierówna. Z Gatty zazwyczaj rajstopy są dobre. Ja lubię też z Mariona, ale dawno takich cienkich nie kupowałam. Lubię czarne, grube setki, również z Gatty i najlepiej mi się je nosi. Więc czekam na opinię. 3 pak chusteczek, przepraszam za wszelakie cienie, no ale taka jest już pora, że potrzebuję sztucznego światła. Tak jak mówię, 3 pak chusteczek, 3 makarony, jak widzicie, są tu rurki, świderki i takie te moje świńskie ogonki, które zawsze lubię. Moja ukochana herbata, serdecznie Wam polecam herbatę, jeżeli lubicie zieloną, to ta cytrusowa jest przegenialna. No i nasza ulubiona herbata. I Adalbert Tea. Black Tropical Tea. Wiecie, że ja uwielbiam herbaty z tej właśnie firmy, z tej marki. I te akurat w kapciuszkach wygodnie się parzy. Są bardzo dobre, z Jackiem uwielbiamy. I w Biedronce są po 7 zł za 25 kapciuszków. Więc możecie naprawdę dorwać pyszną herbatę za parę groszy. Naprawdę, jest przepyszna. Pan pogryzł lizaka. Dalej mamy mleko bez laktozy. Polecam całą linię tych właśnie produktów bez laktozy, bo są również śmietanki. Drożdże, popcorn maślany. Czasami jak dzieciaki jeszcze jakieś przyjdą, to robię właśnie popcorn im. Mozzarella, oczywiście 2 paczki papryczek. Przepyszne papryczki, przepyszne antipasti. Polecam serdecznie na przekąskę, przegryzkę. Polecam. Papa, myszko, idziesz na górę? Idziesz na górę? To pa! Ryż basmati. No, chciałam parboiled, ale nie było, bo to jest nasz ulubiony ryż. Musimy się tym zadowolić. No i tu jest taka nowość. Jacek w zasadzie to odkrył. Przyprawa z Knora, garam masala. I to jest przyprawa taka fajna, typowo właśnie indyjska. I zamierzam marynować właśnie w niej i w gyrosie mięso na sałatkę gyros na święta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurczak jest dobry na takie właśnie eksperymenty. Jak najbardziej myślę, że to będzie smaczne. Kukurydza, parówki na czosny dogi. Pytaliście mnie, jak robię czosny dogi. Moi kochani, przepis na czosny dogi jest tak naprawdę taki, jak Wy chcecie. Wystarczy mieć bułkę czosnkową i to taką najlepiej, którą Wam zaraz pokażę. I przy okazji pokazywania tych bułek zaraz Wam powiem, jaki jest najprostszy przepis na czosny doga według mnie. Winogronek taki, zobaczcie, fajny, malutki. Dla dzieci jest super, bo jest też bezpestkowy, jest naprawdę super słodki zawsze. Jogurty, jogurciki. Zobaczcie, Kasia po prostu mnie zaraziła tymi jogurtami. Jacek bardzo polubił ten właśnie kawowy. Ja kawy nie lubię i nie pijam, więc
Nawet nie chciałam próbować, pewnie by mi nie zasmakował, ale ten serdecznie Wam polecam, jeżeli macie ochotę na coś słodkiego, no to ten Bon Cream kokos i migdał jest przepyszny. I wzięłam po dwa właśnie te jogurciki. Tutaj pomidory krojone, zawsze warto mieć w spiżarce. Dwie passaty, ketchup, który przypominam, warto patrzeć na składy. On ma skład taki jak pudliszki, bądź ciutkę nawet lepszy i jest połowę tańszy, więc ketchup oraz to są teraz koncentraty Culineo chyba. Serdecznie Wam polecam patrzeć na składy, żeby nie przepłacać. I teraz bagietki. Tu mam bagietki zwykłe z czosnkiem. Takie najprostsze, jakie w Biedronce możecie znaleźć. I tu mam nowość. Bagietki, zobaczcie, zobaczcie jakie. Vegetable. I to są warzywne bagietki, które... Zaraz Wam przeczytam. Pieczywo pszenne z suszonymi warzywami, z nacięciami wypełnione margaryną... Ble? I czosnkiem. Pole, nie myślę, co tam jest. Wolałam myśleć, że to masło. No, ale margaryna i czosnek. I wystarczy właśnie je wsadzić do piekarnika. Myślę, że na tej samej zasadzie, co zwykła ta bagietka. 7-9 minut w 200 stopniach i tutaj myślę, że jest to samo, tak czy nie? Powiedz mi, bagietko. Chyba tak, tyle samo robię. I teraz jak zrobić czosnoga? Jeżeli macie bagietkę taką lub taką, mimo że ona jest ponacinana, bez strachu, swobodnie, musicie ją przekroić tutaj wzdłuż. Naprawdę tak porządnie przekroić, oczywiście uważając, żeby nie przekroić aż do samego spodu bułki. Gdy macie taką przekrojoną bagietkę, ona nie będzie zbyt śmiało się, wiecie, otwierać, żeby napakować w nią dużo, więc po prostu musicie w nią wepchnąć parówkę, kiełbaskę, mięso, co chcecie. Możecie po prostu nawalić do środka, czego kompletnie chcecie, co tam Wam przyszło do głowy, co macie w lodówce. Na to mięso, które tam już załadujecie, kładziemy warzywa. I na początku ja robiłam po prostu taką salsę z posiekanego ogórka, pomidora, cebulki czerwonej, korniszona w przyprawach różnych. A teraz na szybko, na śniadanie po prostu robię wersję taką szybką, czyli kroję ogórka w plasterki, pomidora w plasterki, takie półplasterki, układam na tym jackowi na mięsku często, sobie na parówce i przykrywam to serem. Żeby to się łatwiej wszystko szybko robiło, to polecam ser jednak w plasterkach niż taką na przykład tartą mozzarellę, bo będzie to mniej brudzące. O tak. I to jest przepis na najprostszy czosnek po prostu ever. Możecie posypać czubrycą lub jakimiś innymi ulubionymi przyprawami, na przykład przyprawą do pizzy także. Więc tyle byłoby tego przepisu. Tu Wam pokazuję jeszcze. Mozzarella ta jest świetna do pizzy, do dań w ogóle włoskich. Ja ją kupiłam akurat do sałatki gyros. I tutaj ukochany ser od jakiegoś czasu Gouda. I powiem Wam, że naprawdę tym serem jestem od jakiegoś czasu zachwycona, w Biedronce jest przepyszne. I tu mam coś fajnego, całkowitą według mnie nowość, dajcie znać, czy się nie mylę. To jest ser pleśniowy, zobaczcie, z mlekiem alpejskim kremowym. Jaki duży. Nie widziałam wcześniej takiego dużego sera. To jest aż 300 gram. Ten mały, który kupiłam w poprzednim vlogu, widzieliście. On ma nie wiem ile, 100? Jakoś tak, bardzo mały jest, 125. I ten ser kosztuje 10 zł, więc uważam, że jest całkiem dobra cena jak na ser pleśniowy. Uważam, że będzie dobry. Myślę, że tak. Bo te sery nawet dla Biedronki, delikatne, są całkiem dobre. Więc śmiało można zaryzykować to na tą moją deskę serów. Kupiłam jeszcze coś takiego. Biedronce, bo takie pudełko w lodówkach i jakby... Nad tym pudełkiem była taka czerwona etykieta, kącik serowy, serami, coś takiego. I w tym pudełku były różne sery. I zobaczcie, tu mamy sery, zobaczcie, z Holandii, Gouda z wasabi i on jest dosyć ostry. Tu mamy ser z Francji, nazwy nie przeczytam. I tu również z Holandii, Gouda z chili. I te sery za 100 gram było po 5 zł, 4,99 i tu wszystkie mają 100 gram. Data jest, zobaczcie, jak widzicie, długa. Nie ma czegoś takiego, że to są jakieś zrzynki.
Rozumiecie, o co mi chodzi. Czasami tak rzucają jakieś zrzynki, wiecie, z resztek i ta data jest taka krótka wtedy i tak brzydko wygląda. A tutaj jest wszystko ładnie popakowane. Zachęcająco wygląda i na deskę serów będzie świetnie się prezentować po pierwsze, a po drugie na pewno smakować. Nie wiem, czy pokazywałam Wam te musiki. Chyba tak, albo jak nie wspominałam, to widzieliście, że tutaj te biomusiki po 6 miesiącu życia kupuję czasami Maxowi. Dalej odkrycie, nie widziałam tego wcześniej, słuchajcie, to jest, to są kapsułki z bryzy. Bryza to jest coś, co mi się kojarzy w ogóle z latami, jak ja byłam bardzo mała i był wtedy taki proszek bryza, wiecie, Dosia, takie marki były na topie. Teraz to jest Persil, jakiś tam Wizir, wiecie o co chodzi. Takie zupełnie inne marki. To są jakieś kapsułki 5 w jednym do bieli i koloru. Zobaczcie, 42 sztuki. Za 25 zł, więc jestem bardzo ciekawa zapachu i jak się to sprawdzi. Czemu nie? Czemu by po prostu nie sprawdzić, nie przetestować? Słuchajcie, ja kupuję również często serf, które też kosztują za taką liczbę saszetek nieduże pieniądze, chyba jakieś 25, 29 zł, jakoś tak, ale też taniocha i dobrze się sprawdzają, bardzo dobrze. Więc jestem ciekawa tej bryzy. I ostatnimi praktycznie rzeczami to są pampersiury dla Maxa, szóstka. Promocja ciągle jest, że tam chyba wychodzi 6 zł taniej. I postanowiłam, że Wam to pokażę. Pomijając już jakieś tam hejty, skoro pokazuję Wam, słuchajcie, parówy, to mogę Wam pokazać również to. No serio, to jest tak porównywalne śmieciowe żarcie, że uważam, że mogę Wam pokazać i to i to. Chociaż wszyscy jemy parówki, myślę, że możemy zjeść również od czasu do czasu takie coś. Ja akurat z Biedronki, z tego działu z gotowcami, oprócz tego praktycznie nic nie kupuję. Te pizze nawet, które kiedyś takie koła, wiecie, ratunkowe kupowałam, teraz już po nie nie sięgam, jakoś po prostu do mnie nie wołają, nie zachęcają mnie, chociaż nie wyglądają wcale źle, ludzie je kupują. Oczywiście to tylko i wyłącznie moja opinia, więc pokazuję Wam po prostu, co kupuję, jeżeli chodzi o gotowce. No to właśnie są te pierożki gyoza z warzywami i one są bardzo, bardzo dobre, tylko że tutaj dołączony do nich jest sos sojowy i ten sos sojowy jest, wiemy wszyscy, że jest słony, a maczając właśnie te pierożki w tym sosie, to jest dla nas zjadkiem bardzo, za bardzo słone i niedobre. Lubię sos sojowy, ale nie do tego. Mam wrażenie, że na dzień jest tak już przyprawione dobrze, że po prostu nie trzeba sosu sojowego. Proszę napiszcie, jeżeli kiedykolwiek kupowaliście to. Ja to kupuję raz na 3 miesiące, bo mnie tak ochota najdzie. Szczególnie wiecie kiedy, babki na pewno rozumieją, ale lepsze to niż, nie wiem, wpieprzyć całą czekoladę, może lepiej zjeść coś takiego. Jakieś tam ilości warzyw są jeszcze z kurczakiem, ale my wolimy z warzywami. Także to by były wszystkie zakupy. Zaryzykowałam, pokazując Wam takie coś. Nie wierzę, że ktoś z Was po prostu nie kupuje takiego gotowca. A ludzie, wiecie, lubią oceniać od razu. No ale bądźmy szczerzy, takie rzeczy się dzieją w polskich domach. To tyle. Wszystkie zakupy Wam pokazałam. Przepis nacząc nogi zawarty w tym właśnie food hallu. Odzywam się do Was jeszcze później, albo w zasadzie pokażę Wam za chwilę tą paczuszkę, o której wspomniałam w poprzednim vlogu. Te skarpetki dla dzieciaków, bo jest sobota. Macie jeszcze czas je zamówić, jeżeli ktoś nie ma pomysłu na drobiazg, na zajączka, a przyszły mi po prostu w jeden dzień, w ciągu doby. Naprawdę polecam i już Wam pokazuję. Zobaczcie, tu przychodzi, to jest to firma w ogóle Krewo Polska i zobaczcie, jaka fajna dołączona jest karteczka, która wyjaśnia nam historię naszej skarpetki. Po kolei od, można powiedzieć, igły z nitką, po transport, aż do nas tak naprawdę dotrze. Więc fajna rzecz, bardzo taka pomysłowa uważam.
Skarpetki wyglądają tak w opakowaniu. To są akurat dla tych starszych dzieciaków i dlatego ich nie odpakowywałam. Jak widzicie, Made in Poland od 1994 roku, więc wspieramy polską markę. Super. I tutaj Maxowi już odpakowałam, już je miał na rękach, na nogach, wszędzie. Zobaczcie, jak one wyglądają. Są naprawdę słodkie i nie są drogie. 10 zł kosztowała jedna para. Tak jak mówiłam, zgodnie z trendami są dwie różne skarpetki. Jedna jest taka żółta, w kokoszki i małe kureczki, pisklaczki, a druga jest w kolorowe jajka. Widzicie, tutaj nawet się coś wypluło. Także jest super słodkie i myślę, że za dychę naprawdę ciężko znaleźć fajne designerskie skarpety, a wielkim plusem jest to, że po prostu to jest polska marka. Ja tutaj wymachuję, dlatego widzicie te cienie czasami, ale wiecie, że ja lubię po prostu gestykulować. Także ja znalazłam po prostu to na stronie, przypominam, Krebo. Skarpetki, myślnik, krebo.pl. Zobaczcie. Możecie sobie zobaczyć. Sfokusujesz się, dziadku? No nie wiem. Nie, dobrze. Jakby co, to link po prostu Wam umieszczę w opisie. Tak zrobię. Jak kupicie coś właśnie z mojego polecenia czasem, to proszę Was, dajcie mi znać, co ostatnio kupiliście. Z chęcią posłucham, czy moje rady się przydają. Ja się teraz z Wami żegnam, odzywam się do Was jeszcze na pewno na jakiejś przebitce, żeby zakończyć tego vloga, bo już tak jest on długi, a nie chcę, żeby był koszmarnie długi, więc na zakończenie na pewno się jeszcze do Was odezwę, moi kochani. Także trzymajcie się, u nas już jest późno, więc życzę Wam dobrej nocy. Hej! Hej! Kto tam siedzi? Co za słodziak? Ja. Ja. Blue. Na krzesełku jest blue, tak? No super! A Maksiu, jakie ma spodenki? Jaki to jest kolor? No jaki to jest kolor? Chyba orange. Tak czy nie? Nie. Nie. Mhm. A zrobisz wszystkim hej? Hej. Hej. Powiedz, nie mam statywu, nagrywa matka z ręki, ale może nie będzie tak źle. Ja, kochani, siedzę w turbanie na głowie, bo właśnie samego raniuszka nałożyłam maskę bananową. Może sobie tak podeprę tutaj. O! Maskę bananową z garniera. I chodziłam nie chyba za 2 godziny. I teraz po prostu umyłam włosy. I tak chodzę w ręczniku. Dwoma rączkami trzymaj, bo spadnie. Dwoma rączkami. No, kładź. Super sobie poradziłeś. No świetnie poradziłeś sobie, Myśu. Matko kochana. Auta ci pouciekały. Jest tam mało miejsca do zabawy, było na tym stoliku. Mama, musiałem przyjść tutaj. Moje ukochane siedzenie. Nogi pod dupkę. To jest tak słodkie, powiedzcie, że nie. Mega słodkie. Dzisiaj nie wiem, co będę jeść. Mam jeden posiłek, więc mam jeden problem. Powiem Wam, że chcę się przestawić właśnie na to jedzenie raz, dwa razy dziennie maksymalnie. Wkurza mnie już to wymyślanie gotowania, ale i dla zdrowia, wiecie, im się częściej je, no to tak, a tu się skubnie coś, tam się skubnie coś przy okazji, a jakiś tam głód się poczuje, no to się weźmie chipsiczka albo jakieś orzeszki. I tak człowiek się nie rozpycha. Mam zamiar skurczyć swój żołądek, bo już kiedyś tak robiłam. I jeść po prostu mniej. Mniej jedzenia do przygotowania, mniej problemu do wymyślania. Także polecam sobie spróbować. Ja tak parę razy w roku to mam takie prześwity, wiecie, że czas coś zmienić i teraz na wiosnę mi się chce, po prostu mi się chce. Ja już praktycznie 5-6 dni właśnie tak jem i czuję się dobrze, głodu nie czuję do każdego dnia do około 10. Jak zjem około 11-12 jednego dnia, no to tak
Naprawdę, szczerze, głodu nie czuję do następnego dnia, do 10. Naprawdę. Piję bardzo dużo wody, herbaty oczywiście, bo sobie tego nie odmówię. A w sobotę, bajlando, dwa posiłeczki, kochani. Jeden taki normalny i jeden totalne szaleństwo, na co się ma ochotę, czyli kebabik, pizza, chińszczyzna, cokolwiek macie tylko w planach, cokolwiek wam się marzy. Możecie sobie zjeść, i ja tak właśnie robię z Jackiem. I wtedy się lepiej i przyjemniej nawet wybiera te pyszne danie sobotnie. Mam je nagrywać? Hej, zaraz wyłączysz, dobrze? Zaraz, jeszcze mama coś powie. Także my tak będziemy teraz jeść jakiś czas. Na pewno miesiąc robię sobie takiego, nie wiem, czy nie nazwę tego postu, jak Agnieszka szalona je co 2 dni, ale takiego, nie wiem, oczyszczenia, takiego właśnie wyregulowania tego jedzenia. Dla mnie to coś takiego właśnie. Nie jest to jakiś smutny przymus, bo jeżeli poczuję, że jeden posiłek to dla mnie za mało, to będę jeść po prostu dwa i już. Nie nastawiam sobie żadnych takich rygorystycznych ograniczeń, bo wiem, że się tak naprawdę na dłuższą metę nie da tego najzwyczajniej w świecie osiągnąć, więc po co? Po co? Teraz obiecam sobie, że nigdy już nie zjem chipsów, czy nie wiem, kebaba, czy czekolady. Matko, co się stało? Oh no! Uderzyłeś się w nogę? Oj Boże, biedna nóżka. O, wyłączył się sam. Więc nigdy, nigdy nie robię tak, że ustawiam sobie coś takiego, że na pewno nie będę jeść tego i tego i tego, bo to dla mnie nie ma najmniejszego sensu. Diety wszelakie, typu właśnie ograniczenie cukrów, tłuszczów, czegoś tam, polegające na takich rygorystycznych zasadach, nigdy się za nie nie biorę, bo wiem, że to jest tylko na krótką metę. I dlatego zawsze robię tak, żeby dłużej po prostu coś pociągnąć. I zazwyczaj pociągam, owszem, ale zimą. Siedzi się długo w domu, nie ma co robić i tak człowiek właśnie popuszcza sobie. Chyba przyznacie mi rację, że zima to jest taki okres popuszczania sobie właśnie i to jest taki ciężki okres pod każdym względem. Więc wiosna, lato, jesień naprawdę jest okej, okay, a zimą tak człowiek szaleńca popadnie. No i się potem źle czuje. Dla jeli to jest złe, dla psychiki to jest złe. Więc polecam zmiany. Może moje postanowienia będą dla kogoś motywacją, żeby po prostu nie tyle iść na dietę, wiecie, nazywać to tak. Jak to by powiedzieć, że to jest taka wielka rzecz, odchudzam się, idę na dietę i wiecie, mieć cały czas z tyłu głowy mnóstwo ograniczeń, jakieś takie przymusy i tego typu sprawy, tylko po prostu postanowić sobie, odżywiam się inaczej i już. I dobrać sobie to odżywianie pod własne chęci, pod własne. Nie, to nie jest wow. Nie wyciągaj wszystkich. Nie wyciągaj wszystkich. Mamy dwa. Proszę się bawić tymi. Nie wolno wyciągać wszystkich pudeł. Nawet tu nie ma tyle miejsca, żebyś teraz to wszystko wyciągał, synuś. Tak się nie robi. Ułóż no. Znajdź do pociągu wszystkie elementy. Ułożymy. Co za cudak. Także tak. Tyle, co chciałam wam obwieścić. I żegnamy się z Wami w tym vlogu. Życzymy Wam miłego, pięknego weekendu. Teraz pogody są teraz coraz cieplejsze. Mam nadzieję, że święta będą słoneczne i piękne, bo takie byśmy wszyscy chcieli. Nie wyciągaj tego! No nie. Dobra. Patrzcie, to jest posłuchane dziecko. Co za łobuz! Cały tydzień jest łobuzem. Ach. Zbuntowane dwulatku! Nic sobie ze mnie nie robi. Dobra, ja mu zaraz dam. Ja mu zaraz dam. Będzie wszystko sprzątał. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa. To słyszysz? Całuski. A będziesz już grzeczny? Obiecaj wszystkim. Nie wysypiesz już więcej zabawek? Te? No dobra.
Trzymajcie się, kochani, pa, pa. Ja. Pa, pa. Pa, pa. Ja.